W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co masz zrobić, jak przegapiłeś administracyjny termin badań lekarskich i psychologicznych, które są niezbędne, abyś odzyskał prawo jazdy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i tradycyjnie zacznę od maila mojego czytelnika. Witam Pana, w styczniu tego roku zostało mi zabrane prawo jazdy na okres 1 roku. W maju tegoż to roku otrzymałem decyzję o skierowaniu mnie na badania lekarskie i psychologiczne. No, jednak sądziłem, że jest to tylko decyzja, a termin tych badań zostanie mi wskazany w kolejnej korespondencji. Dzisiaj, czyli 2 lipca 2014 roku, otrzymałem pismo dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania uprawnień kierowania pojazdami mechanicznymi w kategorii B. Postępowanie zostało wszczęte z uwagi na to, że nie poddałem się badaniu lekarskiemu i psychologicznemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych czy psychologicznych do kierowania pojazdami, na które zostałem skierowany decyzją prezydenta miasta. Mam 7 dni na złożenie wniosku i uwag dotyczących prowadzonego postępowania. Nadmieniam, iż nie boję się tych badań, jestem gotów je przejść w każdej chwili. Natomiast proszę o informację i pomoc, co mam w tej sprawie zrobić, jakie wyjaśnienie napisać do Wydziału Komunikacji i co ewentualnie mi grozi. Pozdrawiam serdecznie, Michał. Zacznijmy od tego, czego tak naprawdę najbardziej nie lubię, czyli zacytowania Ci aktu prawnego. Artykuł 102 ustawy o kierujących pojazdami mówi m.in. Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem w przypadku gdy. No i tutaj posłuchaj uważnie, bo wymienione są obie sytuacje dotyczące mojego czytelnika. Czyli gdy osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem nie przedstawiła w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w artykule 79 ustęp 2, czyli chodzi tu o badania lekarskie i o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w artykule 84 ustęp 1. Czyli oba badania nie zostały zrobione, starosta nie miał wyjścia i musiał podjąć jakąś akcję. Więc co musisz zrobić? No, zaraz dalej w tej samej ustawie przeczytasz, że zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania, powtarzam jeszcze raz, po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Także gdzie nie wiadomo o co chodzi, to chodzi też o opłaty ewidencyjne. Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem minął co najmniej rok, warunkiem wydania prawa jazdy lub tego pozwolenia na kierowanie tramwajem jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji. Czyli minął rok i musisz ponownie sprawdzić swoje kwalifikacje. Czyli jaki z tego wniosek? Aby ustała przyczyna zatrzymania wymieniona w tejże ustawie, zrób szybko badania, przedstaw pozytywne orzeczenia staroście, no i według mnie sprawa jest zakończona. Czy pisać jakieś wytłumaczenia? Oczywiście, no, jak masz takie lekkie pióro, możesz coś napisać, ale według mnie nie zmienia to faktu, że przez samo tłumaczenie, nawet najlepsze, nie odzyskasz prawka, a jedynie przejście badań z pozytywnym wynikiem i jak najszybsze ich okazanie staroście ma sens. Z tego co się orientuję, badania psychologiczne możesz zrobić praktycznie od ręki. Pracownie psychologii transportu raczej nie narzekają na jakieś tam kolejki. Natomiast na badania lekarskie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, w WOMP, z reguły trzeba poczekać. Jest to instytucja budżetowa, są praktycznie monopolistą na rynku badań lekarskich za alkohol, jakieś tam inne podobne sytuacje i nikt tam się nie przejmuje, czy sobie tam do nich przyjdziesz, czy nie przyjdziesz. Także tak jak mają terminy, tak rejestrują. Tak więc potraktuj to pismo, ten straszak od starosty poważnie, szczególnie aby nie minął Ci roczny termin od zatrzymania prawa jazdy, po którym niestety będziesz musiał zdać powtórny egzamin na prawko w WOR. Czyli zapamiętaj, minie Ci rok, niezależnie od sytuacji i zdajesz powtórny egzamin na prawo jazdy, czy to wymienione pozwolenie na kierowanie tramwajem
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Oczywiście, także na tym kończę. Jeżeli to wideo Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym lub ulubionym forum. Jeżeli nie jesteś moim widzem, oczywiście dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Linki są po mojej prawej stronie, po Twojej lewej. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, to właśnie opcja subskrypcji jest dla Ciebie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tak na marginesie, warto abyś czytał różne pouczenia do pism, czytał ze zrozumieniem te pisma, są one rzeczywiście napisane takim bełkotem prawnym, że ciężko na początku coś normalnemu człowiekowi, nawet takiemu jak ja, zrozumieć. Czytaj szczególnie na samym końcu, czytaj małe druki. Terminy zrobienia badań akurat nie na tych dwóch drukach, które otrzymałeś, są wyraźnie określone, o ile pamiętam, 30-dniowe, a nawet najlepsze wymówki dla zwłoki same niczego nie rozwiązują i mogą Cię wkopać w ten roczny termin, po którym będziesz musiał zdawać powtórnie prawo jazdy.